Pewnego dnia Kiszczak mówi tak. Panie Witku, był u mnie Wojciech Jaruzelski. Roztrzęsiony. Przyniósł mi płytkę z filmem Generał i mówi, patrz co nam zrobili. Ja się na niego popatrzyłem, wziąłem z jego rąk tą płytkę, wyrzuciłem do kosza na śmieci i mówię, ale z czym masz problem? No, co nam zrobili? Ale co nam zrobili? No i musiałem zrobić herbatkę, usiąść, on się dopiero uspokoił. Taka była różnica między nimi. Kiszczak był twardym bandytą po prostu, a Jaruzelski takim generałem co prawda, ale takim żeglarzem, no, to dobre słowo.